Za chwilę wiosna zagości u nas na stałe, a to oznacza, że na placach zabaw będzie pojawiać się coraz więcej dzieci. U zbiegu ulic Pszennej i Jęczmiennej zarząd zasobu komunalnego oddał właśnie zrewitalizowany skwer, na którym nie tylko dzieci znajdą coś ciekawego dla siebie, ponieważ i dorośli będą mogli spędzić tu miło czas na siłowni plenerowej lub na ławeczkach, które tutaj się znajdują. Atrakcji dla najmłodszych jest całkiem sporo. Mają do dyspozycji duże urządzenie zabawowe z dwiema zjeżdżalniami, ruchomym mostkiem oraz równoważnią linową. Ponadto znajdują się tu urządzenia, które ćwiczą ich sprawność ruchową, piaskownica, a także dwie trampoliny, na których mogą całkiem nieźle się podbijać. Za mną znajduje się piramida linowa, która też przypadła dzieciom do gustu na wielu placach zabaw. Zadbaliśmy także o mamy, które chciałyby w spokoju nakarmić swoje dzieci. Na tej ławeczce mogą spokojniej nakarmić, a także przewinąć. Ponadto z tego miejsca jest doskonały widok na cały plac zabaw. Między innymi na aż 5 huśtawek, które dzieci mają do dyspozycji. A tutaj znajduje się tajemnicza skrzynia, do której dzieci mogą chować zabawki, żeby nie leżały na placu zabaw. Na wyremontowanym wnętrzu każdy znajdzie coś dla siebie, aby aktywnie spędzić czas na powietrzu. Pomoże w tym plenerowa siłownia, a także stół do tenisa stołowego. Zadbaliśmy także o bezpieczeństwo dzieci, które będą tutaj się bawiły, dlatego pod niektórymi urządzeniami została wyłożona mata amortyzująca upadki, a na pozostałej części wysypane są zrębki drewna. Wykończeniem naszych prac były oczywiście nowe nasadzenia. Posialiśmy tutaj trawę, posadziliśmy 3 nowe drzewa oraz krzewy. Przy ławkach, które znajdują się bliżej budynków, będą pieły się rośliny, które urozmaicą całą przestrzeń.